Znakiem, że ktoś wstąpił do rozwijającego się kościoła chrześcijańskiego, był chrzest. Chrzest do dziś jest pierwszym krokiem do wstąpienia do chrześcijańskiej społeczności. Zaczęto go praktykować około 30 roku naszej ery, gdy według Biblii charyzmatyczna postać wynurzyła się z pustyni. W owym czasie Jan Chrzciciel głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mateusz, rozdział 3, wers 1 i 2. Jan wezwał Żydów, żeby zebrali się nad brzegiem Jordanu. Tam ich ochrzcił, by zmyć ich grzechy. Miał setki, może tysiące uczniów. Między nimi był jeden ważny człowiek. Jezus z Nazaretu. Niektórzy uczeni uważają, że Jan Chrzciciel nie był uczniem Jezusa, ale jego rywalem. Fakt, że Jezusa ochrzcił Jan Chrzciciel, jest jedną z niewielu rzeczy, które wiemy na pewno o historycznym Jezusie. To było takim wstydem, że jego zwolennicy musieli zneutralizować to twierdzenie. To problematyczne, jeśli twój Zbawiciel, Bóg, był czymś wyznawcą, uczniem. O tym świadczy ochrzczenie Jezusa przez Jana Chrzciciela. Jezus był uczniem Jana Chrzciciela, zanim się usamodzielnił. Musimy pamiętać, że w pierwszym wieku w Palestynie Jan Chrzciciel był popularniejszy i lepiej znany niż Jezus. Jezus był jednym z wielu wyznawców Jana Chrzciciela. Wkrótce uczniowie Jana rozproszyli się po całym Imperium Rzymskim. Nic dziwnego, że w Ewangeliach i Dziejach, gdy wcześniej chrześcijanie chodzili do miejsc w dzisiejszej Turcji, spotykali tam ludzi praktykujących według wytycznych Jana Chrzciciela, którzy nie słyszeli o Jezusie. U szczytu sławy Jana skazał na śmierć żydowski król Herod, bo postrzegał jego popularność jako zagrożenie. W końcu uczniowie Jana Chrzciciela zaakceptowali Jezusa jako Mesjasza, którego przepowiedział Jan, i przyłączyli się do nowej chrześcijańskiej religii. Poza kilkoma wyjątkami. W roku 350 naszej ery chrześcijański pisarz opisuje spotkanie uczniów Jana, którzy nie zaakceptowali Jezusa jako Mesjasza. Tak to opisał. Jeden z uczniów Jana podszedł i tak powiedział o Janie: on jest Chrystusem, a nie Jezus. Wyznania Klemensa, rozdział 1, wers 60. Do II wieku ci wyznawcy Jana wyemigrowali na północ do odległego zakątka dzisiejszego Iraku. Nazywali siebie Mandejczykami. Pozostali w ukryciu i przez stulecia Mandejczyków znano tylko z legendy. Ta sekta z pierwszego wieku dorównywała chrześcijaństwu i przetrwała. Do dzisiaj mandeizm może mieć 100 tysięcy wyznawców na całym świecie. Nie akceptują Jezusa jako Mesjasza. Dla Mandejczyków Jan jest prorokiem. Chrześcijaństwo przetrwało poważne wyzwanie ze strony Jana Chrzciciela. Ale kolejne zagrożenie dla chrześcijaństwa przyszło z zewnątrz. Niedawno odkryto dokumenty ujawniające istnienie sekretnego kościoła w kościele, ruchu tak groźnego, że wszelkie o nim wzmianki stłumiono na niemal 2000 lat.